Jesteśmy pismem w pełni niezależnym. Choć rzeszamy ludzi o różnych poglądach i przynależności organizacyjnej, programowo nie jesteśmy i nie chcemy być organem żadnej organizacji. Taka jest formuła wolnej prasy i tej zasady chcemy dotrzymać. Kurier Galicyjski to zawsze wiarygodne informacje, ciekawe wywiady, niezwykłe historie i bogata galeria zdjęć. Kurier Galicyjski to nie tylko dwutygodniowe papierowe wydanie. To przede wszystkim codzienna internetowa gazeta, która ma swoje aktywne profile na Facebooku i Twitterze. Kurier Galicyjski informuje środowiska polskie na Ukrainie o bieżących wydarzeniach, aktywności polskiej młodzieży, promuje polski sport, patronuje wydarzeniom kulturalnym i akcjom charytatywnym. To coroczny kalendarz kresowy, który obecny jest w domach naszych czytelników, to miesięcznik dla dzieci Polak Mały, to polsko-ukraiński kwartalnik i portal Wolni z Wolnymi, to wreszcie Klub Galicyjski, zrzeszający polskich i ukraińskich publicystów i przedstawicieli środowisk akademickich po obu stronach granicy. Kurier Galicyjski wspólnie z Radiem Wnet tworzy audycje na polskiej fali, program wschodni oraz Kurier w Eterze. To spotkania i konferencje, dyskusje i polemiki, pytania i odpowiedzi, przeglądy prasy polskiej i ukraińskiej. Kurier Galicyjski to humor żydowski i opowiastki huculskie, nowości wydawnicze i formy literackie, kuchnia kresowa i wiele innych rozmaitości. Od ponad 5 lat czerpiemy ducha z tej jagiellońskiej mozaiki, jak to czynili nasi przodkowie w dawnej Rzeczpospolitej. Dlatego też będziemy wspierać oparte na prawdzie porozumienie pomiędzy narodem polskim i ukraińskim. Uważamy, że jest ono racją stanu Polski i Ukrainy, tak jak racją stanu jest wspólna europejska droga.